0,45 do wbicia. Pawian, do it. Just do it. Ten czołg nie jest dobry. Da się tym grać, ale ten czołg nie jest dobry. Działo potrafi strzelać straszne kalafiory. Czas skupienia też jest, jak na te czasy, dosyć żałosny. Jedyne co ten czołg ma to pancerz na przodzie. Drugiego nie zdążę. O, może jednak. Jakby jeszcze z ćwierć sekundy nie umiał podjechać do góry, to może wtedy jestem w stanie zaświecić jakiegoś Tedeka. Halo, Tedeki, wstawać. Za chwilę będziesz miał OTV-a, pobudkę. Tam dostało teraz na pewno. Musi potem 103 wjechać. A? Ten AMX sobie tu wjechał po prostu w dół. Ja go nie spotnąłem, bo nie byłem wychylony. Nikt go nie spotnął, bo nikt nie był wychylony. A. Cześć. Umarto excellence, kochany. Mogę to powiedzieć, Ed? Jednego mniej. Dobra. Nie będzie rekord serwera w tej bitwie. To musiał poczuć. Dzięki memu cwaniakowaniu i chytrości jestem w stanie strzelić pestkę czy dwie w niektórych miejscach. Który normalny ludzi by nie strzelił. Kurczę, myślałem, że to po moim wkocie. Tak, wiem, Project to. Nie zauważa mnie.
Why the darkness? Welcome to the jungle. 10. miesiąc. Traf. Dziękuję. Ogólnie coś ewidentnie dostało ode mnie wcześniej pestkę tutaj, może że za zero, aczkolwiek skłaniałbym się do tego, że mógł być to Grill, który tą pestkę przyjął, więc mam na pewno wbite, znaczy jeśli go przebiłem, to mam na pewno wbite, jeśli go nie przebiłem, to no Grill się pojawił na minus 300 parę. Na mapie było widać. Jeśli chodzi o ten czołg, bo pewnie będą pytania na YouTubach. Ten czołg można wylosować na stałe. Jest to ekstremalnie rzadkie. Ale niektórzy z moich widzów mają ten czołg na stałe. Ja zmarkowałem go w 49 albo 54 bitwy. I te wszystkie bitwy były na wypożyczeniu. Jeśli chodzi o wypożyczenie, no to dzienne misje, misje od tej mili eventowe, żeby żetony dostawać. I do tego 292 skrzynki chyba. I w tyle żetonów, które otrzymałem z tych wszystkich rzeczy, miałem 50 bitew na wypożyczeniu ten czołg. Chyba 50, zaraz wam powiem. Niektórym wypadł za drugim żetonem na stałe ten czołg, a krążą sieci screeny. Trafiłem tego Grilla? Tak, jest strzał w Grilla. A krążą po sieci... A, 54, nie 50, czyli jeden raz więcej mi wyleciał. 11 razy dostałem po 5 bitew. Krążą w sieci screeny, gdzie ludzie mają... widziałem screen, gdzie ktoś miał 225 bitew na wypożyczeniu ten czołg i dalej go nie dostał na stałe. A na ten moment to był ostatni czołg, który mogłem zmarkować w swoim garażu. 548 chyba, jeśli mi się nie myli. Co wam mogę o nim powiedzieć? Jest poniżej przeciętnej. Na dziewiątkach jest tyle fajnych pojazdów. To nie jest jeden z tych pojazdów, które są fajne. On niby jest medem, który może sporo odbić tym przodem, ale po co, jak można grać czymkolwiek innym, lepszym? Tym bardziej, że to nie jest jakaś pręka, żeby zarabiać. To jest po prostu czołg specjalny. 723 M-ki na ten moment, 112 322 bitwy. No i czekamy na tego nowego czołgusia z maratonu, który tam był wczoraj chyba pokazany. Z płatnego maratonu, jak to moi widzowie piszą, bo chyba tam będzie przepustka bitewna, którą trzeba zrobić i jeszcze kupić ją, w sensie kupić ulepszoną przepustkę, żeby dostać czołg, inaczej dostanie się tylko załoganta. No. To tyle miałem do powiedzenia wam.